No tośmy się spotkali, Irek. To się spotkaliśmy, słuchaj. W Polsce. W Polsce, wiesz, ty przygody międzynarodowe, ja też. Od ilu lat w Polsce? Trzy lata temu wróciłem. Trzy lata temu wróciłem. A ile lat byłeś za granicą? Wiesz co, razem ponad 20 lat. Oj stary, to ty nie przebijasz, wiesz co, bo ja wróciłem w 2008, czyli dobra, już 11 lat, no i mieszkałem w Szwajcarii tylko 8, tak? No tylko 8, ale to jest tak zupełnie inne, tak, kultura, no. Aha. Ale ja słyszałem, że ty w tej chwili trochę zarabiasz na tej międzykulturowości, bo uczysz innych, jak sobie radzisz w tym środowisku. Wiesz co, zarabiam, ale to jest jednocześnie moja pasja. Aha. To jest moja pasja, bo w ciągu tych 20 lat, to 18 lat spędziłem w korporacji w tym. Pracowałem Rosja, Chiny, Ukraina, Indonezja, Hongkong. Kiedyś tak policzyłem, wiesz, miałem szefów 14 narodowości. Ale nie jednocześnie. Nie jednocześnie. Raportowałem, wiesz, Anglik, Chińczyk, Francuz, słuchaj, jak zwał, tak zwał. Super. A przedtem, jeszcze przed korporacją, to nie wiem, czy wiesz, ale ja studiowałem arabistykę. A to znaczy, ja widziałem w twojej stopce, jak czytałem artykuły, przed naszego spotkania, tam w stopce właśnie było, że z wykształcenia arabista. Z wykształcenia arabista i studiowałem w Bagdadzie i pracowałem w Libii jeszcze przed korporacją. Także to tak szybko moja historia. I od 3 lat jestem z powrotem. No i to jest moja pasja, więc uczę, piszę o tym i mam dużą frajdę. A pretekstem naszego spotkania była moja jednominutówka, bo ja rozesłałem felieton do moich 1000 true fans, tak, mam taki pomysł, że 1000 osób, które wysyłam newsletter i słuchaj, lawina komentarzy, a Bernard albo to, albo tak, albo śmak i tak dalej. Ja myślę sobie, kurczę, w takim razie trzeba by o tym pogadać. No i jak ty zahaczyłeś na Facebooku z komentarzem, ja mówię, dobra, to jest ten człowiek. Słuchaj, ale fantastycznie, super, tym bardziej, że wiesz, nasi słuchacze tego chyba nie wiedzą, ale 3 lata temu, kiedy ja wróciłem i no, przechodziłem na coś innego, czyli od korporacji, wielu lat w korporacjach po samodzielnego strzelca, ty mi bardzo pomogłeś. Pamiętam to nasze spotkanie tutaj, inspirujące i strasznie fajnie, że mnie zaprosiłeś. Dziękuję ci za to. Dzięki za to, że jesteś. No i teraz w takim razie skupmy się na naszych widzach, czyli co im powiemy? Jakby taki na początku otwierający taki jakiś super statement z twojej strony, co najważniejsze jest w międzykulturowości? Tak naprawdę to świadomość. Świadomość tego, że każdy z nas patrzy się na świat przez okulary własnej kultury. I bardzo często nie widzimy, nie zdajemy sobie sprawy, że mamy te okulary. Czyli antropologowie mówią etnocentryzm, tak? Tak, oczywiście. I tu nie chodzi o to, że coś jest dobre, coś jest złe. Po prostu jest inne. Aby być skuteczne, inaczej powinniśmy rozmawiać z ludźmi w Azji, inaczej w Niemczech, inaczej w Stanach, inaczej we Włoszech i inaczej się pozycjonować. Czyli my jesteśmy jakiś superman, skoro my byliśmy w stanie z tymi wszystkimi rozmawiać, to jesteśmy nad ludźmi, tak? Bo to normalny człowiek nie może być kimś innym w każdym narodzie. Posłuchaj, ile błędów ja zrobiłem w komunikacji międzykulturowej, to tylko ja wiem. Też mi nie kiedyś mów, tak. O tym, słuchaj, to nie jest tak, że jesteśmy tacy mądrzy i teraz wszyscy wiemy. Ale no teraz oni już wiedzą, nie? Teraz już wiecie, tak. Ale jest to sprawa... A ja budowałem się z 5 lat na wizerunek, że jestem nieomylny. Żart. Super. Słuchaj, a tak mówiąc o takim naprawdę tej uważności i ważności tej międzykulturowości, to jest to, że dla menadżera XXI wieku, dla ludzi, którzy pracują z innymi narodowościami, jest bardzo ważne, aby mieć tą świadomość, że to jest ta kompetencja, która bardzo często nie jest uznawana jako ważna, a ona jest dramatycznie ważna. A taki przykład konkretny. Mamy Karolinę, czy mamy Janka, który pracuje w polskim oddziale korporacji i mówią jemu, słuchajcie, otwieramy centrum serwisowe w Malezji, tak potem jest. W Panamie, mamy też jeden z naszych ważnych oddziałów, nasz na przykład zarząd w Szwajcarii, na Cyprze, czy gdziekolwiek, dacie sobie radę, ale teraz musi tylko się wyczulić międzykulturowo. I co my im powiemy? Co znaczy wyczulić się międzykulturowo w przypadku Karoliny czy Janka? Po pierwsze zrozumieć, jaki jest nasz profil kulturowy, nas Polaków, a po drugie, z kim będziemy pracować. Bo inaczej powinniśmy się komunikować z kimś z Malezji, a inaczej z kimś ze Stanów. Dam ci przykład. Słyszenie nie. Jeżeli pracujesz z Niemcem czy ze Szwajcarem, nie ma problemu. Powie ci bezpośrednio, nie, to nie będzie możliwe, to nie będzie dostarczone, nie da się. Kiedy pracujesz z ludźmi z Azji, bardzo często usłyszysz, to jest ciekawy pomysł, być może potrzebujemy się zastanowić nad tym. To oznacza nie. Usłyszysz, brzmi interesująco, ale potrzebujemy trochę więcej zasobów. Bardzo często oznacza to nie. Jeżeli nie rozumiemy tego, to wtedy następuje clash. No bo my mówimy, no oni powiedzieli, że tak, a potem nie dowożą. I jest problem.
i ich dociskamy. A oni wtedy tracą twarz jako dociskani, na przykład ci ludzie z Azji, i mówią, ale ci Polacy tacy aroganccy, tacy bezczelni trochę. Jeżeli chcemy być skuteczni, musimy się na to wyczulić. Tak, musimy rozumieć. Są sfrustrowani, zaczynają się śmiać. A to śmieją się ze mnie. On po śmiechu to już tylko cios kung fu chyba pozostaje, tak? U Azjaty. Bardzo często właśnie śmiech zakrywa zakłopotanie. Mhm, tak. Zakrywa zakłopotanie. To nie mówię ci nie, ale się śmieje. I to jest taka ucieczka. Więc to jest ważne, żeby tutaj to rozumieć. I dostosować się do stylu komunikacji. Czyli taka główna różnica to mówisz Zachód versus Daleki Wschód, czyli Zachód nie to jest nie, tak, różnie, ale bywa tak. Natomiast na Dalekim Wschodzie, no to już ta ogromna uważność, ten komunikat, a musimy to przemyśleć, a może byśmy jednak do tego wrócili, a zobaczymy i tu rozumiem dla nas z Zachodu to powinno się wszystkie lampki zapalać, że jejku, to chyba jesteśmy na mieliźnie. Dokładnie tak. I wtedy musimy sprawdzać, co tu się dzieje, wiesz? Mhm. No bo oczywiście pracując nawet w korporacjach jest ta kultura korporacyjna, ale oprócz tego są kultury narodowe. To nie tylko jest sprawa kultur, to jest też sprawa, w jakim departamencie pracujesz. Ludzie z wewnętrznej kontroli i z finansów no będą się inaczej komunikować niż ludzie z marketingu czy ze sprzedaży. Więc to jest bardziej skomplikowane wszystko. Ale wiesz, to nie jest, to jest również sprawa tego, ten wschód versus zachód, co powiedziałeś, harmonia versus jasne postawienie sprawy. My jesteśmy nauczeni w tej naszej, nazwijmy to zachodniej kulturze, że mamy tą tezę, antytezę, syntezę. Czyli ty coś powiesz, ja się z tym nie zgadzam, podyskutujemy otwarcie i coś z tego stworzymy. Ty się czujesz dobrze, ja się czuję dobrze. Na wschodzie harmonia jest najważniejsza. Uniknąć konfliktu, obejść to, nie porozmawiać o tym, bo powinieneś się domyślić. No, wystarczy spojrzeć w Szanghaju na ulicę, jeżdżą te skuterki i rowery. Tysiące, jeżeli nie miliony, tak harmonijnie, nikt nie krzyczy, nikt się nie popycha. Dokładnie. Pełna harmonia w komunikacji, tak? Dokładnie komunikacji tak. Tej drogowej, tej komunikacji też werbalnej. Tak? Posłuchaj, komunikacja to jest jedna sprawa. Jest jeszcze kilka innych wymiarów, które są ważne. Na przykład, jak dajesz feedback. Jak dajesz szczególnie ten negatywny feedback, prawda? Czy jest to takie walenie prosto z mostu bezpośrednie typu Rosja czy Francja? Czy jest to ten amerykański sandwich, powiem ci trzy dobre rzeczy, jedną złą i trzy dobre rzeczy? Czy jest to ten azjatycki sposób, kiedy mówisz bardzo niebezpośrednio, bardzo owijając w bawełnę, aby druga osoba nie straciła twarzy? Bo publiczne danie negatywnego feedbacku, najgorsza rzecz, która może się tam zdarzyć. Tracisz od razu swój autorytet. Powiedziałeś, Irku, że od czego zacząć, od czego ma Janek, Karolina zacząć, ty mówisz, no, żeby zobaczyć, co my wnosimy, jaki jest nasz bagaż i z kim będziemy pracować. To zacznijmy od tego właśnie, co my wnosimy. Co, jak już wróciłeś z zagranicy, my jako Polacy, co jest tym naszym rysem wspólnym, stereotypem, który troszkę krzywdzi, bo jesteśmy bardzo różni, ale jednak ułatwia funkcjonowanie. Co jest tym naszym wspólnym rysem, twoim zdaniem? Wiesz co, z mojego doświadczenia, z tego jak obserwowałem, no i z refleksja siebie, jak i innych Polaków, którzy pracowali w różnych kulturach, tak naprawdę my bardzo fajnie potrafimy budować mosty pomiędzy wschodem a zachodem. Jesteśmy trochę jedną nogą tutaj i jedną nogą geograficznie, tam. Geograficznie, prawda? I geograficznie, ale też i kulturowo. Bo ta nasza komunikacja nie jest taka bardzo bezpośrednia, ale... Powinien się pan domyśleć. Powinien pan się domyśleć. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Hierarchia w organizacji, odległość, to też jesteśmy troszeczkę pośrodku. Jestem gospodarzem, tak? Tak jest. Ale z drugiej strony ten kierownik powinien być z ludzką twarzą. Taki trochę swój chłop, prawda? Czyli takie połączenie tego egalitaryzmu skandynawskiego, ale jednocześnie potrafimy porozumieć się z wysoką hierarchią w Azji. Jesteśmy fajnie stoimy po środku. To skąd ta frustracja naszych koleżanek, kolegów właśnie w zetknięciu? Chyba głównie z Zachodem ja zauważyłem taką intuicję, że więcej frustracji w organizacjach widzę w relacjach paradoksalnie z Zachodem niż z Dalekim Wschodem. Ale to teraz zależy z którym Zachodem. No bo jeżeli mówimy Zachód, czy mówimy o Niemczech, Holandii, Szwajcarii, które są bardzo bezpośrednie w komunikacji, czy Stany, które są troszeczkę inaczej. Gdzie to... Ja szczególnie słyszę od moich klientów narzekania, tak? Jakby to było coś do narzekania, na relacje z Francuzami, z Anglikami. Francuzi, słuchaj, miałem francuskiego szefa i powiem ci, że to może być wyzwanie, właśnie dlatego, że u nich sposób dawania bezpośredniego feedbacku jest taki bardzo negatywny. Nie ma owijania. Typu, Irek, te trzy rzeczy źle, to źle, to źle, to źle. No dobrze, ale tu jest lista 50 rzeczy dużo ważniejszych, które zrobiłem dobrze. To nie ma znaczenia. To miałeś zrobić. Te trzy są złe. Okej, boli trochę,
Mhm. Ale jestem w stanie to przełknąć. Ale widziałem, jak to Azjaci przyjmowali. Mhm. Dla nich to była tragedia. No ale chwila, chwila. Bo tu mówimy o tym, że ten Żak tak mówi do nas, że nas boli. Ale to często właśnie ten Żak pisze maila do Marysi, do Krysi czy do Krzyśka w Warszawie. Mówi, nie odzywałem się do was, boście tak arogancko do mnie napisali. No skąd? W oczach Francuza my aroganci, skoro on nam wali między oczy z tym feedbackiem. Posłuchaj, ponieważ sposób komunikacji, ten polski, czasami zgrzyta. Ja to nazywam politeness principle. Aha. Czyli jak popatrzysz się na angielski, tam jest mnóstwo would you, could you, nice to have it. Dla nas to nie, my walimy prosto z mostu. I to bywa. Podrzuć mi tą prezentację, może być na jutro. Na jutro, dokładnie Kaśka. Tak. Znaczy, nie mógłbyś, może bardzo fajnie to w swoim podcaście powiedziałeś, czy nie mógłbyś i tak dalej, i tak dalej. I to zgrzyta. Czyli tutaj Żakowi to przeszkadza, natomiast to, jeżeli w tym trybie warunkowym napiszemy prosto, o co nam chodzi. Słuchaj, te śruby mają być na jutro, bo produkcja stanie, to dla niego to nie będzie problemem, pod warunkiem, że będzie to ładnie napisane. Pod warunkiem, że będzie to ładnie opakowane. Ładnie opakowane. Ładnie opakowane. Aha. Natomiast, jeżeli będziesz pisał do kogoś w Azji, to tutaj musisz szczególnie zwrócić uwagę na te relacje. Bo jednym z wymiarów tej międzykulturowości, tego jak pracujemy efektywnie, jest również jak ufamy sobie. Czyli są kraje, są kultury, gdzie ufam tobie, ponieważ wiem, że dobrze pracujesz, przychodzisz na czas, dostarczasz, nie muszę wiedzieć, ile masz dzieci, psa i tak dalej. Ale są kultury arabskie, azjatyckie, gdzie aby zacząć z tobą pracować, ja cię muszę przedtem poznać jako człowieka. Kim ty jesteś? Czy ja ci mogę ufać? Ja muszę z tobą zjeść kolację, ja muszę wiedzieć coś o twojej rodzinie, nawiązać relacje. Tak, Bernard, wiesz co, ty jesteś z roku psa, ja jestem z roku konia, to jest, ty jesteś 70, to jest rok psa metalowego. Wiesz co, będziesz nam dobrze interesy robić. Być może, to jest może przesada, ale wiesz, czy mogę ci ufać? Kim ty jesteś? Jakim człowiekiem ty jesteś? Tak. I tak to działa. Zresztą tak samo w Europie są różnice. Popatrz się, Niemcy versus Hiszpania albo Włosi, prawda? I jak bardzo relacyjnie, inaczej relacyjnie to jest. To też musimy rozumieć, że niektóre kultury potrzebują, aby zbliżyć się do nich trochę, aby coś o sobie opowiedzieć. Czyli tak reasumując, wnosimy pozytywnie ten pomost między wschodem a zachodem. Tak. Jeżeli my odkryjemy ten sposób zapakowania tego pomostu w taki sposób, że to było strawne, to będziemy darem niebios dla świata, tak? Jesteśmy. Natomiast w momencie, gdy nie odrobimy tego zadania domowego, czyli nie będziemy zwracać uwagi na to opakowanie, na to, żeby do Żaka, czy do Johna, czy do Francesco dopasować się i napisać w taki sposób, który dla niego będzie akceptowalny, bo jak rozumiem, my nie mamy wejść zupełnie w buty Francuza, Anglika, czy Włocha, tylko gdzieś ten minimalny poziom stylu angielsko-francusko-włoskiego, jeśli chodzi o te typy warunkowe, o proszenie, o zwroty grzecznościowe. No ale z drugiej strony... Posłuchaj, to jest trochę tak, jak nasza rola jako gospodarza. Zapraszasz gości, to dobrze, żebyś wiedział, że Janek, Franek jest na przykład wegetarianinem. I dasz im jakieś opcje, dopasujesz to do tego, czego oni potrzebują, bo być może oni nie jedzą tego czy tego. Tak. Więc to jest takie kulturowe zaproszenie, dopasowanie się. Jasne. Natomiast po moim newsletterze, po mojej demiotówce na temat tego, że właśnie bądźmy bardziej kulturalni, w sensie owijajmy w bawełnę, dbajmy o small talk, dostałem odpowiedzi od niektórych ludzi, no ale przecież na zachodzie w tej chwili się skraca formę komunikacji, spójrz na maile, które idą z zachodu, równoważniki zdań, SMS-y typu OK, yes, no, no to co będziemy przed orkiestrę wychodzić? Gdzie jest ta prawda? To zależy od tego, co ty chcesz osiągnąć, jak bardzo chcesz być skuteczny, prawda? Jeżeli chcesz zwiększyć swoją skuteczność w tej komunikacji i w zarządzaniu, w wywieraniu wpływów, dopasuj się. Oczywiście, że możesz iść po bandzie i mówić, no okej, piszę tak jak piszę i to jest twój problem, ale to ty zapłacisz cenę. Tak, bo to jest też bardzo ważne, prawda? Dlaczego to robisz? Jeżeli ja chcę Johnowi sprzedać moje rozwiązania i lecę do Londynu na spotkanie z Johnem, no to założenie, że on będzie akceptował mój polski styl, jest daleko, daleko na wyrost. Dokładnie. Ale jeżeli Jacques przyjedzie tutaj do Nadarzyna z najnowszym modelem Renówki i będzie po francusku próbował mnie przekonać, to powiem, Żak, wiesz co, ale ty jakoś tak dziwnie gadasz, nie? To w Polsce jesteśmy, no powiedz mi wprost, to ile to kosztuje, mam to wziąć, czy mam tego nie brać, prawda? Czy mam testy za darmo, czy mam płacić za testy, prawda? Mówi, no ale wiesz, my we Francji, no to się we Francji spotkamy, to będzie we Francji. Zmienisz Żaka, czy nie? Możesz zmienić siebie, możesz zmienić swoje pole odniesienia, prawda? Nie zmienisz kogoś innego. Więc tutaj sama świadomość tego jest bardzo ważna.
Ale też bo rozumiem, że ważne jest to, żeby mieć świadomość, że jeżeli ja jestem na terenie mojego klienta, co więcej, ja jestem dostawcą, tak, to szczególnie te moje czułki międzykulturowe są, powinny być uwrażliwione. W drugą stronę, jak do mnie tutaj przyjeżdża dostawca zagraniczny, to dobrze bym tolerancyjny na jego pewne dziwactwa z naszej perspektywy etnocentrycznej, ale jednocześnie nie może on oczekiwać, że no ale dlaczego nie rozpoczynamy od small talku? No proszę pana, no bo w Polsce rzadko rozpoczynamy od small talku. Tak, ale pytanie, czy on jest tego świadomy? Tak, tak. Bo jeżeli wiesz, Żak może nie, ale Amerykanin, aha, tak, on potrzebuje tego small talku, tak, bo to jest wpasowane w jego software kulturowy. Mhm. Więc w tym momencie, jeżeli ty tego nie dostarczasz, aha, no to on, ale ty jesteś taki dziwny dla mnie, aha, dystans, jesteś... Tak, tak, tak. Czy jest wszystko w porządku pomiędzy nami. Więc dopasuj się. Bądź świadomy tego. Właśnie, a propos small talku, bo ja tak wyczuwam z mojego z kolei doświadczenia ogromną różnicę znowu między wschodem a zachodem. Tak. Ten small talk w Indiach na przykład, no to nie jest żaden small i żadna płcizna. To jest głębokość, to jest od razu, a jak twój tato, czy tato zdrowy, a to lekarstwo coś załatwiałeś dla wujka, czy zadziałało i tak dalej. I to nie można tego zbyć, typu, a jest dobrze, idziemy do biznesu, tylko wręcz przeciwnie. Gdy z kolei na zachodzie, jak na pytanie, jak się czuję, zacznę opowiadać o swoim kręgosłupie, to jest początek końca. Ale super, że to mówisz, bo to dokładnie się wiąże z tym zaufaniem. Mhm. Czyli w Indiach i w Azji ta relacyjność jest ważna, że ja ci pracuję z tobą, ponieważ cię znam. Mhm. I te small talki mają inną funkcję niż small talki na przykład w Stanach, gdzie jest po prostu cisza jest zła, więc o czymś porozmawiajmy. Ale ja wcale nie potrzebuję ciebie znać. To profesor Malinowski pisał o fatycznej funkcji języka, czyli wypowiadamy słowa nie po to, żeby miały jakąś treść, tylko żeby je wypowiadać, żeby się obwąchać, tak żeby tym tonem głosu, tym spojrzeniem, mową ciała, przy okazji słowa padają, no bo czymś trzeba tą ciszę, jak powiedziałeś, zapełnić. Tak jest. Cisza jest zła, musimy ją unikać, ale wcale nie chce cię znać bliżej. Tak. No i to jest fascynujące, słuchaj, bo to nie jest, że jedno jest dobre, drugie jest złe, to jest po prostu inne. I zobacz, jak ty się rozszerzasz, jak my się rozszerzamy, rozumiejąc to. Small talk, small talkiem, etnocentryzm, tak jest, ale kwestia czasu, prawda? Pamiętam z twoich artykułów, że jak świat długi i szeroki, to mamy inne pojęcie czasu. Powiedz proszę coś czas więcej. Czas płynie inaczej. Jeżeli rozmawiasz w Niemczech czy też w Szwajcarii i ktoś ci powie, na jutro to będzie zrobione, to co to oznacza? Będzie to na jutro zrobione. Jeżeli w kraju arabskim słyszysz bukra, bukra, jutro, jutro, albo w Azji słyszysz, że będzie to jutro, nie, to wcale tak nie jest. To może być, że to będzie jutro, może to być za 2 tygodnie, a może to być wcale. Trzeba to sprawdzić. Jak zarządzać projektami? Jako menadżer projektu, jako lider, no to mam kartę projektu, mam kamienie milowe, mam deadline, jeszcze mam jakiegoś sponsora nad sobą, który pilnuje tych moich deadline'ów, no ja tu słyszę bukra, bukra i co ja z tym mam zrobić? No i wiesz, miałem kiedyś taki przykład, że pracowałem, dostarczaliśmy projekt dla arabskiego dystrybutora i projekt menadżerem był Szwajcar, który miał Hindusów, którzy do niego raportowali. I to po prostu był dramat, bo wszyscy się męczyli z tego powodu. Oczywiście to można rozwiązać. To można rozwiązać poprzez zawiązanie takiego kontraktu grupowego. I to jest to, co ja pracuję z klientami. Że kiedy mamy takie wielokulturowe sytuacje, to pierwsza rzecz, usiądźmy, zrozummy, jakie są okulary naszych kultur, gdzie się możemy rozjeżdżać i potem zróbmy nasz wewnętrzny kontrakt. Jak będziemy pracować? Wiesz, Irek, zrozummy. Trudno być w cenie własnej sprawie. Siądę sobie ja z Hindusem, ze Szwajcarem, z Irakijczykiem i mówimy, niech każdy powie, co wnosimy. Ja nie wiem, co ja wnoszę. On nie wie, co ja wnosi. To ty może z boku rozwiązać. I wtedy ja wchodzę, słuchaj. Bo Irka, tak jest. Ty wnosisz to, a ty tamto, tak? Jest. Siadamy razem i to ustalamy, tak jest. Aha. Ja daję swoje doświadczenie. I ty odpowiadasz, tak? Ty mówisz, jeżeli ty mówisz, Bernard, wiesz co, ty jako Polak, myślę, że będziesz wnosił bezpośredniość, zwróć uwagę na to i na to, kiedy będziesz pracował z Japończykiem, a na coś innego zwróć uwagę, kiedy będziesz pracował z Holendrem. Aha. Czyli jesteś takim superwizorem międzykulturowym, spoglądasz na ten zespół, który związuje kontrakt i mówisz, dobrze, tu może haczyć, ty to wniesiesz, ty tamto, a ty o tej reinkarnacji chwilowo zapomnij, bo tu wiesz, jedno życie w kulturze zachodniej mamy, tak? Dokładnie tak. Wiesz, no ja jestem takim, nazywam siebie trochę mentorem międzykulturowym, czy coachem międzykulturowym. Ja tam byłem, widziałem, zarządzałem międzykulturowymi zespołami w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Azji. Miałem szefów 14 narodowości. Przeżyłem to. Więc zrobiłem mnóstwo błędów. Więc to jest bardzo dużo, ucząc się na własnych błędach, ale też trochę moje doświadczenie. Przychodzę i pomagam.
Ja prowadziłem niedawno takie warsztaty całodzienne dla zespołu, tam było około 40 osób z polskiego oddziału korporacji. W związku właśnie z tym, co mówiliśmy wcześniej, utworzono im centra serwisowe tak za granicą i prośba, żeby się wyczuli kulturowo. No więc ja zrobiłem jazdę obowiązkową, czyli oczywiście temat polskiego kowboja, czyli jak my Polacy jesteśmy postrzegani we własnych oczach, ale też prośba, żeby oni powiedzieli, co haczyło. Tak. I pod koniec warsztatu, już po całej masie różnych tematów międzykulturowych, pytam im, słuchajcie, co wynosicie? Jakby co zmienicie w swoim zachowaniu? I pierwsza rzecz, większość ludzi mówi, small talk. Zaczniemy używać small talku, to było pierwsze. A druga rzecz, no to zaczniemy owijać w bawełnę, tak? To była taka konkluzja. Czy mówić, używać bardziej wysokokontekstowego języka, sposobu komunikacji, prawda? Jak to ładnie nazwałeś. To nie chodzi o owijanie w bawełnę, ale o troszeczkę zmniejszenie tej bezpośredności. Kiedy mówisz o swoich warsztatach, ja też kiedyś ostatnio pracowałem z klientem Share Service Center, Polska, Malezja i Niemcy, no i zaczynało iskrzyć pomiędzy Polakami a Malezyjczykami. Malezyjczycy mówili, ci Polacy to tacy aroganccy, niewychowani, nierozumiejący nas, a Polacy mówią, ale ci Malezyjczycy nie potrafią powiedzieć, o co im chodzi, nie dotrzymują terminów, w ogóle jakoś tak dziwnie jest. Zrobiliśmy podobny warsztat i na koniec ci Polacy mówią, Irek, gdybyśmy wiedzieli to 3 miesiące wcześniej, nie zrobilibyśmy tych wszystkich błędów, bo byśmy inaczej do nich pisali, inaczej się komunikowali, inaczej słyszeli to, co oni mówią. Kiedy mówią tak, 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 to być może to oznacza słyszę cię, ale nie, że zgadzam się z tobą. Wyjdźmy na chwilę świata korporacyjnego. Dobra. Spójrzmy na polskich przedsiębiorców. Taki mój znajomy, pan Grzegorz, prowadzi firmę instalacji przemysłowych, robi instalacje, kable instaluje Niemcy, Japonia, Australia. Czy pan Przemek sprzedaje lady chłodnicze na całym świecie? Czyli to jest osoba poza kontekstem korporacyjnym, tak, czyli nie ma tego centrum serwisowego, trudno te kontrakty komunikacyjne nawiązywać, bo z kraju do kraju. Co dla niego mamy? Jaką dla niego mamy poradę? Nad czym on może popracować, żeby być jeszcze bardziej skuteczny w swoich interesach międzynarodowych? On musi rozumieć, w jaki sposób w różnych kulturach stworzyć swój obraz, samego siebie. Dam ci przykład. Chiny. Jeżeli nasz przedsiębiorca ma jakiś fajny pomysł, znalazł przez internet jakąś firmę, wysłał kilka e-maili i jedzie tam po to, aby podpisać kontrakt, nie zrobi tego. Bo oni chcą go pierwszy bliżej poznać. On musi 3-4 razy tam pojechać, ustalić te relacje. Jeżeli to samo będzie ze Stanami, to on tam pojedzie do Stanów i jeżeli kontrakt jest dobry, za pierwszym razem go podpisze. Bo time is money. Bo my nie musimy się znać. Wystarczy, jeżeli biznes jest dobry. Na to nasz przedsiębiorca musi zwracać uwagę. Jak samego siebie stworzyć, swój wizerunek w oczach swoich kontrahentów z różnych kultur. Bo oni wymagają czegoś innego. Tak jak powiedziałeś o tym Francuzie, który przyjeżdża tutaj próbując sprzedać to auto. Tak. Tak. On powinien rozumieć, jak rozmawiać z tobą. W którym momencie narażamy się na przekroczenie granicy śmieszności? Czyli to jeden z moich znajomych, komentując moje sugestie międzykulturowe, mówi, no wiesz, ale to sugerujesz coś takiego, jakby do Polski przyjechał obcokrajowiec, poczytał polską literaturę klasyczną i zaczął mówić językiem mocium panie, wać panno. Wiesz co, no nie, no tutaj każda przesada jest zła. Tutaj bardziej chodzi o świadomość. O świadomość tego, że inni ludzie postrzegają ten świat inaczej. I że mają prawo do tego. I my, chcąc być skuteczni, starajmy się to trochę zrozumieć i troszeczkę się nagrać. Ale wcale nie musimy być nimi. Nie o to chodzi tutaj. Nie chodzi o to, abym ja był Japończykiem, Chińczykiem, Emiratczykiem. Czy Amerykanie. Czy nadmierna miękkość komunikacji wobec ludzi z Zachodu, czy Anglików, czy Francuzów, czy Amerykanów, zbyt wiele form grzecznościowych, zbyt rozbudowane wstępy, czy to zaszkodzi naszym relacjom? Oczywiście, że to może również zaszkodzić, jeżeli w tej kulturze, z punktu widzenia tej kultury, będziesz postrzegany jako zbyt miękki. Dlatego musisz się dopasować. Typu, we Francji jest ok, jeżeli się nie zgadzasz, dyskutujesz i nawet idziecie dość gwałtownie. Ale w Azji to nie przejdzie. W Azji musisz trzymać harmonię i zachowanie twarzy. Czy można przedobrzyć z troską, z tą empatią, z tym wyczuciem międzykulturowym? No wszystko można, ale wiesz co, nie, wydaje mi się, że lepiej jest zrobić jeden krok więcej niż jeden krok za mało. Tak.
Tak. No ja mam podobną intuicję. Też właśnie jak ktoś mówi, no ale słuchaj, tak będę pisał, będą się śmiać, będę kogoś innego dawał. Ja mówię, no być zbyt kulturalnym to żaden wstyd. No właśnie. Najwyżej będziesz miał opinię kogoś, kto jest zbyt kulturalny. Tak. Natomiast no, mieć opinię tego, kto puszcza bąki w salonie, to żaden honor nigdzie. Nie. Dobrze. Co na zakończenie jeszcze przekażemy? Z jakim przekazem, z jakim takim stwierdzeniem laserowym pozostawimy naszych widzów i słuchaczy? Laserowe stwierdzenie. XXI wiek. Pracujemy globalnie. Czy jesteśmy przedsiębiorcą pojedynczym, czy pracujemy w korporacji, chcemy czy nie chcemy, globalna wioska. Po pierwsze, zrozummy, co my wnosimy jako Polacy z naszymi okularami. Zrozummy, jak inni pracują. I bądźmy skuteczni. Jeżeli chcemy być skuteczni, musimy patrzeć się na naszą komunikację. Mhm. Czyli to nie jest praca, aby zadowolić innych. To jest praca, aby być skuteczny. Ja też czytając materiały na temat międzykulturowości, zauważyłem taki powtarzający się rytm, powtarzający się wątek obniżenia lęku i samoakceptacji. Tak. Że międzykulturowość się rozpoczyna tak naprawdę od pracy nad sobą. Oczywiście. Od samoakceptacji. Od tego, żeby polubić siebie, tak. Żeby mieć świadomość, że moje i sympatyczne, i może mniej sympatyczne cechy są częścią mnie, mogę się z tego pośmiać, mogę gdzieś nad tym popracować. Jakby, czy ja wnoszę to wtedy do kultury azjatyckiej, zachodniej, wschodniej, południowej, to mi się wydaje, że już pokonuję większość barier międzykulturowych. Oczywiście. A potem zostają już tylko te dodatki, tylko żeby zadbać o inny rodzaj small talku w Azji, a inny w Stanach Zjednoczonych. Mieć wizytówki w Azji na przykład, bo jest to bardzo ważne, prawda? I przyjmując wizytówkę w Azji, nie chować do kieszeni, tylko tutaj ją przeczytać, tak jest. I docenić to, że została nam przekazana. I bardzo ładnie włożyć do swojego portfela albo położyć na stole. Tak. W żadnym wypadku nie czyścić z nią zębów, ale nie włożyć do tylnej kieszeni. Tak jest. Przesadzam, ale... Tak. Szczególnie, że często wizytówka w Azji, no to jest w rozumieniu tego, kto przekazuje rodzajem dzieła sztuki, prawda? On spędził jakiś czas tak na tym, żeby ta wizytówka miała taki, a nie inny wygląd. Oczywiście, że tak. Plus ta wizytówka ustala również nasze relacje. Na przykład w Japonii inaczej zwracasz się, inaczej traktujesz osobę na równym poziomie, inaczej, która jest wyżej w hierarchii, inaczej niżej. Dopóki nie masz tej wizytówki i nie wiesz, z kim rozmawiasz, nie wiesz, jak się zachowywać. Tak. I to jest ważne, żeby to rozumieć. Czyli reasumując, polubić siebie, polubić akceptować siebie. Się, bo obniżenie bariery, lęku, jakiegoś spięcia bardzo, bardzo pomaga. A nie potem... udawać tak. Też, być sobą, ale tak. Rozumieć, co się dzieje. Tak. Ale być sobą, to znaczy być tam... autentycznym, dobrym wydaniem sobą, a nie być sobą w znaczeniu tak jak w Polsce, tak w Brukseli, tak w Tokio i tak w Kuala Lumpur. Tak. I zawsze schabowy, kapusta. Czemu to, i bigos. Co to za lotnisko, jak to schabowego? Tak. Największe świata. Nie tak. Dokładnie tak. Samoakceptacja, akceptacja innych i to wszystko. Tak. Ludzie generalnie są bardzo otwarci na to, jeżeli ty próbujesz. I za to zawsze dostajesz brownie z Polski. Tak jest. Super. Dzięki serdecznie. Bardzo ci dziękuję.